pytania, na przykład dużo osób ogląda też filmy na YouTube, tylko przez Facebooka i nie wiedzą wtedy, o co chodzi z tą subskrypcją. Więc trzeba wyjaśnić, że muszą wejść na YouTube'a i kliknąć subskrybuj. I wtedy rzeczywiście jest, no jest ten wzrost. Kiedy się wspomni o tym filmie, to można dowolić drastyczny wzrost w tym danym momencie subskrypcji. YouTube daje taką możliwość, żeby sprawdzić, jacy fani was oglądają. Ile to jest kobiet, a ile to jest mężczyzn. U mnie są, czy więcej jest kobiet. Ale są bardzo ciekawi, mężczyźni oglądają? Zdarza się, tak. Jest chyba 8% mężczyzn. A jakie materiały są najpopularniejsze wśród mężczyzn? A tak szczegółowo, nie sprawdzałam już, żeby... To mnie bardzo ciekawe. A u ciebie jak to wygląda? Też kobiety oczywiście, tak? U mnie jest około 9-10% i co jest najlepsze, że przy materiałach stricte urodowych nadal jest ten sam procent. Nie jest tak, że na przykład tylko piercing ma wyższe statystyki. Są odrobinę wyższe, ale na ten 9%... Tu ci się tak zakręciło. Jeszcze chciałem zapytać, jak się zaczęła wasza przygoda z YouTube'em? Zawsze jakoś tak ciągnęło mnie do tego, ale znajdowałam każde możliwe wytłumaczenie, żeby nie zacząć tego robić. No i w pewnym momencie straciłam jedną pracę, która zajmowała mi dużo czasu, zyskałam ten czas, no i już nie mogłam się usprawiedliwiać, musiałam zacząć. Czy teraz prowadzenie kanału na YouTube jest twoją jedyną pracą? Nie jedną, ale zajmującą zdecydowanie najwięcej czasu. Jasia, jak u ciebie? U mnie to było tak, że ja dopiero to skończyłam studia, bo jestem w ogóle po filologii angielskiej, więc też nie lubię bardzo studii. I nie wiedziałam do końca, czy jednak pójść tą drogę, coś związane z filologią angielską dalej, czy coś innego. I nagle się pojawił ten YouTube i cała społeczność urodowa, i to wciągnęło. I jeśli się tak jak Ewa, najpierw się opierałam, mówię, nie no, gdzie, kręcenie to nie da mnie, a później postanowiłam, że muszę twoje te 3 grosze cisnąć i dostałam kamerę i musiałam zacząć nagrywać. Kamerę, lucky you, ja nagrywam tylko telefonem komórkowym. Jeszcze powiedzcie mi, jakie macie... Też telefonem? Tak, ale ja nie zamierzam inaczej skończyć, naprawdę chcę nagrywać nadal telefonem. Jakie plany na wysenną łamówkę? Co na waszych kanałach? To jest takie bardzo intymne pytanie, bo to, co... Zmieniasz nazwę kanału? Tak, tak. Nie, to, co się będzie działo na kanale, to jest naprawdę dyktowane tym, co życzą sobie widzowie oglądać. Ale na pewno będzie też kilka, no bo tak jak powiedziałam, się skupiam bardziej na makijażach, więc będą też wesele na makijaży, no i dalej będzie kilka makijaży, które były zaprezentowane, które zaprezentowały gwiazdy na czerwonym dywanie, przepraszam, przy Oscarach, bo to dalej jest taki gorący temat. To, co będą o co będą prosili fani, czyli masz kontakt z fanami, rzeczywiście robisz odcinki pod nich? Tak, tak. Super. A u ciebie? Co zobaczymy? Wiesz, dużo rzeczy jest tajemnicą, ale... Tajemnicą to jest, ile masz kolczyków? Tu widzę 3. Już o tym rozmawialiśmy. Ja nadal nie wiem, ile ich masz. Możesz zgadywać. 3 widzę. Potem może popęć w pory. Może dobrze, pokażę. Dziękuję. Co w wiosenę jabłce nie dokończyłaś? Z tego, co mogę zdradzić, to na pewno planuję kolaborację, czyli wspólne filmy z twórcami, ale z kanałów niezwiązanych z urodą. Czyli chcesz na przykład zrobić kolczyk albo będziesz mi malować? Pomyślimy. Bardzo wielkie brawa dla pań, bardzo dziękuję.